No dzień dobry. Jesteśmy Borówka. Porosły mi takie krzaki. Duże. Pokazywałem je kiedyś jak ciąć, no ale urosły teraz już dużo większe. Takie fajne. A czemu tamten ma jeszcze liść, tamto ma jeszcze liście? To wszystko zależy od odmiany. Aha. Tak, jedne gubią liście szybko, drugie później, ale wszystkie powoli zgubią. Tak, no i co? Trzeba troszeczkę przyciąć. Wszystko latem, jak tu je rwaliśmy, to te gałęzie pod wpływem owoców wisiały często prawie nad ziemią, albo tej ziemi dotykały i dojrzewały się dopiero we wrześniu. Fajnie, bo okres zbioru się przedłużył, ale nie fajnie, bo roślina wtedy nam słabiej rośnie. Wiadomo, że jak owoce wyjdą, owoce dojrzeją, zbierzemy je, to roślina ma jeszcze czas do końca sezonu, żeby odnowić swoje gałązki, żeby coś przyrosło i żeby też przyrastała taka borówka i ciągle dawała nam takie piękne, młode strzały z samego dołu, z samej ziemi do samej góry. Po rozkrzewieniu ich pojawiają się liczne, piękne pąki kwiatowe i na nich są największe owoce, bo to jest pęd młody, silny i co najważniejsze na słońcu. I teraz tak, te stare pęty, które owocowały nam bardzo mocno, są nisko, musimy przyciąć. Tak jak tu, mimo że on ma pąki kwiatowe, w mniejszej ilości, ale ma, ale jest pod innymi gałęziami. I tam światło w ogóle nie dojdzie, jak to wszystko dostanie liści. Czyli owoce, nawet jak zostaną, będą bardzo mizerne. Tak? Albo nam nie dojrzeją. I takie pędy po prostu usuwamy. I tu jest cały taki długi konar, który był kiedyś przykrócony. On dał odrosty, ale mimo wszystko został na dole. Z niego tu wyszedł taki ładny pęd, który jest na wierzchu korony. I go po prostu skracamy. Jak widać, boróweczka bardzo miękka i można sobie przyciąć. Tu jest taki drugi pęd, który jest też w środku korony. Widać, że bardzo, bardzo rozkrzewiony. On już nie raz dał owoce. Także jego też usuwamy, bo jest pod spodem. Tak. Tu jest taka starsza część gałązki. Tak. Już zasycha. Widać to po zmianie kory, tak? Tak. Czy widać to dobrze na kamerze, pani Michalino? Bo Michalina ma podgląd. Muszę wam powiedzieć, że przyjechała ze mną tu po nowym roku. Mówi, że się stęsknił. Tak, i te pędy, które dają takie oznaki, że są brązowe, po prostu z braku światła, też je zaraz usuwamy. Przesuwamy się dalej. Tu mamy zbytnie zagęszczenie w środku. Zobaczcie, jakie młodziutkie, cieniutkie pędy, mimo że mają owoce, ale to jest w środku korony. Tu na dojrzewanie nie ma szans. To suche, to był nawet, widzę, że chmiel. O, i takie gałązki w środku korony usuwamy, bo one i tak widać, że zasychają. Tak, takie silnie rozkrzewione, które wydały już dużo nasion, usuwamy. O. Tak, on już zasycha od góry, widzisz? Zasycha, dobrze. Niech Lina mnie rozumie, na razie nie krzyczy. O. Wycinamy, bo zasycha. Ta zdublowana gałązka też usuwamy. Ta ma jeszcze miejsce, może rosnąć. Ale tu zobaczcie, te dwie gałązki. Tak nisko. Tak, jeżeli dostaną owocu, będą na ziemi. Ja je spróbuję najpierw zredukować, czyli wyciąć z nich te części, które najbardziej owocowały. I zobaczę, czy ta gałązka będzie w stanie się sama utrzymać. Jeżeli nie, to ją zupełnie całą wytnę. Tak, no troszeczkę zesztywniało to. Jeszcze obetnę co ma niżej. I zobaczymy. Mimo wszystko jedną wytnę. Całą zostawię tą, która patrzy mocno do góry. Tu mamy
jedna gałąź pokładająca się, a druga jeszcze pod nią. 30 cm do ziemi. Nie ma szans, żeby to pod ciężarem owoców tej ziemi nie dotykało i po prostu będzie utrudniać nam uprawę gleby, czyli usuwamy. Tu mamy taki pęd w środku. Tak poszedł prosto na dół. Zagęszcza nam środek koronki. Widać, że już owocował nie raz. Też go wycinamy. Dobrze, Michalin. Idę dalej, bo niedługo nic nie zostanie. Tu w środku korony został. Tak jest do ucięcia. Teraz tak, tu mamy takie piękne, młode pędy. Jak widać, nadmiar ich też powoduje, że tu w tej koronie ciemno. Czyli nawet takie młode pędy, które są zastępstwem do tych starych, też usuwamy ich nadmiar. To ile zostawić? Ile zostawić? No tak, żeby w naszym wyobrażeniu, żeby ta borówka miała po prostu dużo światła, owoce były duże, dojrzałe, dorodne. Prześwietliło się? Tak, tu jeszcze widzisz, tak jest bardzo, bardzo gęsto. Ja też jedną z tych odnóg usunę. Tu jeszcze mam taki pęd, mimo że urósł nam od samej ziemi, ale są tu cztery. Tak? Jest za gęsto. To go też wytnę u samej nasady. O, i na tym byśmy może już poprzestali. Tak zostały pędy. Same młode. Rozkrzewione. Już dosyć nisko. Z dużą ilością pąków kwiatowych, które są na pełnym świetle. I będą pięknie owocowały. Także powodzenie w uprawie borówki. Pamiętajcie, najważniejsze jest podłoże i duża wilgotność. Do zobaczenia.